Czy kiedykolwiek dostrzegłeś coś przelotnie kątem oka? Zwykły ruch wyłapany gdzieś w polu widzenia. Większość ludzi po prostu uważa to za cień spowodowany przez migotanie świecy lub kota zeskakującego gdzieś z mebli. 99% z nich ma rację. Jednak jest coś nieuchwytnego dla oka. Możemy łatwo to wyjaśnić powyższymi warunkami, lecz gdy czasem to się dzieje, czujemy, że coś jest nie tak. Dreszcze u dołu kręgosłupa, lekki ból w boku, może nawet spowodować chwilową pustkę w głowie, po której nie pamiętamy, co chcieliśmy zrobić. Jeżeli którykolwiek z tych objawów kiedyś odczułeś, to może być powód do niepokoju. Nasze widzenie perfekcyjnie jest zaprojektowane do dostrzegania ruchu, nawet w ciemności. Zostało ono wykorzystane do obrony przed drapieżnikami na początku naszego istnienia. I tak jak wiele aspektów naszego człowieczeństwa pozostało, ale osłabione. Ten widok kątem oka cały czas alarmuje nas o niebezpieczeństwie. I chociaż atak drapieżników spadł na liście dzisiejszych niebezpieczeństw, możemy mieć z nimi cały czas do czynienia. One nadal istnieją. Jeśli kiedykolwiek poczujesz dreszcze na plecach, nie koncentruj się na tym, co zobaczyłeś kątem oka. Być może lepiej tego nie widzieć.